pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. 1300 metrów nad poziomem morza. Piękne widoki, a mnie uziemiło przez chorobę. Lekka gorączka, więc za daleko w górach nie pochodzę, ale całe szczęście mam kawałek miedzianego drutu. Od niedawna w góry zabieram też 8-metrową wędkę. No i całkowicie przypadkiem zabrałem do plecaka analizator wektorowy. Więc w dzisiejszym odcinku zrobimy na szybko antenę ground plane przy użyciu wędki. Zapraszam do odcinka. Obecnie jesteśmy w sezonie łowieckim na fale radiowe o długości 10 metrów. Ja zrobię antenę ground plane ćwierćfalowego, czyli nasze 10 metrów podzielone na 4 daje 2,5 metra. Oczywiście to jest skomplikowane obliczenia, możemy też uzyskać posługując się dowolnym kalkulatorem online, gdzie po wpisaniu częstotliwości uzyskamy taką samą długość pionowego elementu A oraz zawsze lekko dłuższe przeciwwagi na rysunku oznaczone jako element B. Nasz pionowy element A, w niektórych źródłach opisywany jako promiennik, w innych jako wibrator, podłączamy do żyły środkowej naszego kabla koncentrycznego. Do plotu koncentryka z kolei podłączamy nasze lekko dłuższe przeciwwagi. Moje połączenia wykonane są tutaj bez finezji, przy użyciu zwykłej kostki elektrycznej. Kostkę finalnie mocuję do wędki i z tego miejsca będą wychodzić moje przeciwwagi. A tak to wszystko wygląda po złożeniu. Do radia wpięty koncentryk, wędka wciśnięta między skały. W tym punkcie mamy właśnie naszą przyczepioną kosteczkę, a u góry promiennik smagany górskim wiatrem. Mocowanie górnej części promiennika przewlekając przez dziurkę nie sprawdziło się u mnie. Ale już egzamin zdało zawinięcie końcówki w pierścień i zaklinowanie wzdłuż rozszerzającego się elementu tyczki. Na górze troszkę wieje, więc warto zrezygnować z najchudszych elementów wędki, stawiając na stabilność górnej konstrukcji. Co do stabilności, to tutaj mam pierwszą przeciwwagę, tutaj drugą, a tu trzecią. Wszystkie trzy przeciwwagi pełnią u mnie dodatkową rolę odciągu wędki. Dość plastyczny, a zarazem wytrzymały drut miedziany zdał tutaj egzamin. Dodatkowo bardzo łatwo łączył się ze sznurkiem z namiotu. Tutaj pokazany węzełek, który używałem. Zaciskamy go, ciągnąc jednocześnie za sznurek i drucik. Na końcu sznureczka już czekał śledź z namiotu i po drobnym naciągnięciu promiennika anteny wystarczyło zaprzeć śledzika jakąś szczelinkę w kamieniach. Moja antena podłączona za pierwszym razem nie nadawała się do nadawania. Zbyt wysoki SWR mógłby uszkodzić radio. Wcześniej wyliczone 2,5 metra odmierzałem w górach na tak zwane oko z lekkim zapasem na dostrojenie. Na początku wykres Schmidta przywitał mnie z rezonansem w 30,710 MHz, gdzie po dwóch dość drogich cięciach promiennika i przeciwwag około 20 cm uzyskałem akceptowalny rezonans na 28,880 MHz. Więc zachęcam do zbudowania swojej anteny ground plane z wykorzystaniem choćby wędki, na początku troszkę z dłuższymi przeciwwagami i promiennikiem i stopniowo stroić przez skracanie. Ja na leniucha użyłem tylko trzech przeciwwag, ale spotkałem się z opinią, iż im więcej przeciwwag, tym lepiej. Więc sprawdźcie to i napiszcie w komentarzu o waszych doświadczeniach. Tak oto wygląda wędkowy ground plane na 1/4 fali. Byłem słyszany czytelnie 100 km dalej, a więcej w górach nie podziałałem, bo bardzo szybko przyszło załamanie pogody. Znaczy się ciemność nadeszła. I takie pytanie na koniec. Jaką wędkę kupić? Z włókna szklanego czy grafitową? W tym wypadku opłaca się zaoszczędzić i kupić tańszą z włókna szklanego, bo w przeciwieństwie do grafitu nie przewodzi prądu.